Cześć, witajcie. Dziś stworzymy sobie przesyłeczkę, która do mnie przyszła z wymiany i pokażę wam jeszcze karty tutaj z euro, które udało mi się zdobyć. Może zaczniemy od przesyłeczki, tutaj by się przydały standardowo nożyczki. Dobra, możemy już zacząć. Jest to niestety w folii bąbelkowej, ale mamy to chyba dobrze zapakowane, więc jest ok. Teraz sprawdzimy. Tutaj widzicie, co jest najważniejsze, pakować w karton, żeby potem te karty przychodziły całe, a nie jakieś, jak to wiecie, jak poczta nosi. No i mamy tak, tutaj mamy, widzicie, wszystko jeszcze w saszetkach popakowane pięknie. Po kolei może wyjmiemy, to jest Wober. To jest niestety powtórka, którą potem trafiłem. No i mamy tak, mamy Rashforda, fans favorit, Sergio Busquets, to jest Finlandia, Bruno Fernandes, Ozdojew, Szaka, przepraszam. I kolejna. Mamy tutaj tak. Chyba się pogubiłem. Ukraina. Piatow, kapitan. Cygankow. Pickford. I tutaj jest multiple 4-3-6 i 4-3-8. Dwie brakujące multiple. No jak widzicie, to jest wszystko, co udało mi się zdobyć z wymianki za parę kart. No i tutaj jeszcze udało mi się zdobyć karty England Superstar z Euro 2012. Jest Milner, jest John Terry, jest Gareth Barry, no i limitka Franka Lamparda z Anglii. Super. No i widzicie, udało się kolejną wymiankę zrobić. Jak macie coś, piszcie w komentarzach, bo mam dużo kart bazowych i świecących z Euro i też z Match Attacksu z tego sezonu, co jest teraz. Więc jak coś potrzebujecie, to jak najbardziej piszcie, się dogadamy. Potrzebuję Euro, potrzebuję trochę Euro 2020, ale już niedużo kart. No i potrzebuję też Brazylię 2014, więc jak coś macie, piszcie i mam nadzieję, że się jakoś dogadamy i będzie ok. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie, czy może wy macie któreś z tych kart, albo które wam brakują. Dajcie znać, cześć, trzymajcie się. No i strzelcie suba i lajka, jak możecie. Cześć.